niedzielę 21 kwietnia kilkaset motocyklistów przyjechało na Jasną Górę, by rozpocząć kolejny sezon motocyklowy. To już 21 motocyklowy zlot gwiaździsty imienia Ułana Zdzisława Peszkowskiego. Tradycyjnie na zlot przyjechała też duża grupa z Śląska Cieszyńskiego prowadzona przez Mirosława Węglorza, organizatora spotkań motocyklistów na Śląsku Cieszyńskim. Organizatorem corocznego spotkania jest Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński, którego założycielem był nieżyjący już Wiktor Węgrzyn. On też zainicjował zloty na Jasną Górę. To już jest 21 zlot gwiaździsty imienia księdza Ułana Zdzisława Peszkowskiego z rodu Jastrzębiec. Jak nazwa wskazuje, on był inicjatorem tego spotkania. Wówczas świętej pamięci również nasz komandor Wiktor Węgrzyn rozpoczął razem z nim pielgrzymowanie właśnie na Jasną Górę. I od tej pory stało się to tradycją. Właśnie ksiądz Ułan Peszkowski też takie motto nadał temu naszemu rajdu katyńskiemu, które w tej chwili widnieje na naszym logo, które nosimy na plecach, tak zwane kocham Polskę i ty ją kochaj. I to nam prześwieca podczas całego naszego pobytu, bycia na codziennie. Poza tym taką dewizą naszego stowarzyszenia Rajdu Katyńskiego jest dewiza Bóg, honor, ojczyzna. Jedno i drugie dokładnie się wpisuje. I zawsze te nasze rajdy katyńskie, które już w tym roku będzie 24, są właśnie ściśle związane. Jadą z nami kapelani, którzy podczas różnych wizyt odwiedzamy różne sanktuaria, a nasi księża, którzy nam towarzyszą, również odprawiają mszę świętą. Także jest to wyjazd, który ma charakter patriotyczny, religijny i oczywiście turystyczny. Od jakiegoś czasu tradycyjnie sezon motocyklowy rozpoczynamy dzień wcześniej. W tym roku gościliśmy i również dzisiaj gościmy arcybiskupa Mieczysława Mokrzyskiego, metropolitę lwowskiego, który był osobistym sekretarzem świętego Jana Pawła II. I właśnie wczoraj było z nim spotkanie i on nam właśnie przybliżył te jakby fakty, które nie są powszechnie znane. Okazuje się, że są bardzo takie przyjazne i one jakby otwierają i pokazują, jaki święty Jan Paweł II był, jakby był osobiście, poza tym, że był osobą duchowną, to również jako osoba prywatna. Wczoraj zaprosiliśmy takiego, powiedzmy, barda, pana Dariusza Grzybkowskiego, który przede wszystkim ubogaca nas pieśniami patriotycznymi. Ponieważ my jesteśmy jakby skojarzeni z podróżami na wschód, na Kresy, w związku z tym jego repertuar też jest związany właśnie z Kresami, z matrylogią właśnie polskich bohaterów na wschodzie. Już piąty rok mija, jak nie możemy odwiedzić właśnie Katynia, no i miejsc, które są przede wszystkim na terenie Rosji i Białorusi. Natomiast w innych miejscach, na przykład na Ukrainie, czy Litwa, Łotwa, to bywamy, nawet w Mołdawii. No a w tym roku przypada taka, powiedzmy, 80. rocznica. Mamy 80. rocznicę powstania warszawskiego. Tu właśnie na znaczku tegorocznym mamy wspomnienie właśnie powstania warszawskiego. Jest również Normandia. To jest 80-lecie wyzwolenia Normandii pod dowództwem generała Maczka. Również jedziemy na Monte Cassino, 80. rocznica zwycięskiej bitwy pod Monte Cassino, czyli chcemy uczcić jakby nie tylko meteorologię, ale również zwycięstwo, pokonanie, że jednak Polacy potrafią, jeśli chcą, to potrafią. Także taki mamy taki cel. Poza tym jeszcze w tym roku po drodze właśnie na Normandię chcemy odwiedzić obozy koncentracyjne. Zaczynamy od obozu w Oświęcimiu, Auschwitz, później mamy Mauthausen w Austrii, Dachau, Oberlagen, to właśnie to były przechowywane kobiety, Kobremen i właśnie ten obóz został wyzwolony przez generała Maczka i jego żołnierzy. No, w tej chwili mamy 123 osoby w stowarzyszeniu. No to zaczęło się rozbudowywać, powiedzmy, nasze stowarzyszenie tam od kilku lat, przybywa nas coraz więcej.
jak wszędzie bywa, następują pewne weryfikacje. Wczoraj przyjęliśmy 3 nowych członków do naszego stowarzyszenia. Odbywa się to uroczyście, są wręczane legitymacje ze znaczkami i jest ślubowanie, zwrota ślubowania członka stowarzyszenia. No i to na zakończenie, czego życzyć motocyklistom właśnie na rozpoczęcie sezonu? No przede wszystkim życzy się szerokości i błogosławieństwa Bożego Narodu. Jestem po raz kolejny na rozpoczęciu sezonu tu u Jasnogórskiej Pani. W tym roku aura co prawda nam nie za bardzo sprzyja, ale gorące serce i przede wszystkim wiara nas tu przyprowadza, aby Maryi zawierzyć siebie, wszystkie swoje sprawy i to, co jest naszym motocyklowym planem. Przewodniczył Eucharystii ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, który też wygłosił do nas Boże Słowo, krzepiące, przede wszystkim takie pełne wdzięczności też za całą misję motocyklową, którą pełnimy i to było dla nas też takim dużym pokrzepieniem. Cytował też Jana Pawła II Świętego, którego był sekretarzem osobistym przez kilka lat, ale też i księdza prałata Peszkowskiego, Zdzisława Peszkowskiego, który zostawił nam tę misję i testament, jaki staramy się realizować w naszych czasach. Czas akurat mam tak możliwy i tak poukładane wszystko, żeby wziąć udział również w tym rajdzie na Śląsku Cieszyńskim. Już po raz trzeci w tym roku byłbym uczestnikiem. Bardzo, bardzo też jest to mi bliski rajd i cieszyłem się i cieszę się, że będę uczestniczył. Czwarte spotkanie tutaj na Jasnej Górze z motocyklistami i tak naprawdę mój początek związany w ogóle z rajdem katyńskim zaczął się w 2021 roku. Razem z rajdem pojechałam do Huty Pieniackiej i od tego momentu zaczęła się moja przygoda tutaj z rajdem katyńskim. Te spotkania, co mi dają, przede wszystkim siłę, tak? To jest takie poczucie bycia wśród osób, którzy mają te same wartości i też podobnie myślę, że myślą. To jest takie poczucie bycia też w takiej jakby rodzinie wspólnej. Więc to myślę, że Jasna Góra też ma to w sobie, że przyjeżdżamy do Matki Bożej pomodlić się o jakby dobre rozpoczęcie tego sezonu motocyklowego i nie tylko, myślę. A są jakieś plany rajdowe, które w tym roku chcesz zrealizować? Jakie to są plany? To są plany. Myślę, że chyba ten rajd, który teraz będzie organizowany 15 sierpnia. Myślę, że na ten rajd się wybiorę, ale też się wybieram na Monte Cassino, na uroczystości, które odbędą się też w maju. To jest mój akurat plan na ten rok. Razem z kolegą i jeszcze z innymi kolegami przyjechaliśmy na dzisiejsze uroczyste rozpoczęcie sezonu motocyklowego. Ważna jest obecność w tym miejscu i w tym czasie. Uważamy za honor prawdziwego motocyklisty rozpocząć właśnie sezon motocyklowy w tym miejscu, a tym bardziej dotyczy to klubu motocyklowego i motocyklistów, którzy mają zaszczyt być w katolickim klubie motocyklowym. Współpracujemy, zresztą to się wydaje oczywiste, Bóg, honor i ojczyzna. Na pierwszym miejscu Bóg. My też traktujemy wiarę naszą i wiarę w Boga jako bardzo istotną część naszego życia. Ojczyznę też kochamy. W związku z tym to tak w sposób naturalny następuje współpraca i działanie w różnych przedsięwzięciach, odwiedzanie różnych ważnych miejsc, no pomaganie też innym ludziom. Także to są bardzo szczytne cele, ale też takie, które przynoszą nam wiele przyjemności i satysfakcji. Bo również współpracowaliście w organizacji tam spotkań na Śląsku Cieszyńskim u Mirosława Węgorza, bo to były tak jakby połączone te wydarzenia miejscowości. Czy w tym roku również planujecie coś razem? Tak, planujemy razem. Z Mirkiem znamy się już od wielu, wielu, wielu lat i stąd też ta znajomość taka powoduje, że współpracujemy. W tym roku również nie odwiedzimy może fizycznie Żor,
Natomiast będziemy w Pszczynie, będziemy w Gliwicach i to są nasze takie miejsca, w których będziemy wspólnie działać. Dla Portalox Mariusz Jaszczurowski.